że to, co wyróżnia Gorzowski Budżet Obywatelski, to jest to, że dokładamy wszelkich starań, żeby budżet obywatelski nie był takim procesem, w którym mieszkańcy i mieszkanki rywalizują ze sobą. To, co jest takie wyróżniające i to jest efekt pracy urzędników, urzędniczek i mieszkańców, mieszkanek nad tą procedurą, to jest etap spotkań dyskusyjnych. Właśnie. Metodę wyliczenia kwot definiujemy ją w ten sposób, że to jest 2% wykonanych dochodów planowanych wcześniej, a wykonanych w późniejszym czasie dochodów miasta. I to wygląda w ten sposób, jeśli chodzi o wartości kwotowe, że no, o dobre kilka milionów więcej dokładamy do puli budżetu obywatelskiego, niż wskazuje na to ustawa. Budżet obywatelski jest jedną ze szczególnych form konsultacji z mieszkańcami. Jest nie tylko tak naprawdę częścią demokracji bezpośredniej, ale ma wiele, wiele więcej zalet. Dzisiaj od tej strony nieco bardziej praktycznej będę rozmawiała o budżecie obywatelskim w Gorzowie Wielkopolskim, a moimi gościniami są... To może ja pierwsza, Anna Bonus-Mackiewicz, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowskim Ratuszu. Budżetem zajmujemy się w zasadzie od 2014 roku. I Iga Kalbarczyk, pracownica tego biura, zajmuje się i budżetem obywatelskim, i innymi procesami partycypacyjnymi w mieście. Bardzo miło mi Was gościć na kanale lub bezpośrednio. Tak jak już zapowiedziałam, będziemy rozmawiać o budżecie obywatelskim w Gorzowie Wielkopolskim. To może na początek, od kiedy w ogóle budżet obywatelski jest w Gorzowie Wielkopolskim? Ile lat już funkcjonuje? Pierwsze takie głosy czy hasło budżet obywatelski wybrzmiewało w Gorzowie już w 2012 roku. Wówczas miało to taką bardzo, bardzo uproszczoną formułę i wyglądało w taki sposób, że w ramach takich toczących się corocznie prac nad uchwałą budżetową mieszkańcy, jak co roku zresztą, składali wnioski do budżetu miasta i w ramach tej procedury, podobnie jak w latach poprzednich, spłynęło do urzędu sporo tych wniosków mieszkańców i wówczas z inicjatywy radnych właśnie powstał taki pomysł, aby spróbować poddać te zgłoszone wnioski mieszkańców pod takie głosowanie. To była, zdaje się, ankieta, to był rok właśnie 2012 i rzeczywiście wszystkie pomysły zostały poddane pod takie głosowanie w bardzo takiej prostej wówczas jeszcze formule. To była ankieta, no i rzeczywiście zadania zostały wybrane, kilka z nich weszło do uchwały budżetowej właśnie na skutek takiej decyzji mieszkańców, no i to był rok 2012. W kolejnych latach już mówiono o budżecie obywatelskim, jako był pierwsza myśl taka o tym narzędziu jako bardziej rozbudowanej procedurze. No i tak do dnia dzisiejszego mamy 12. edycję, 12 lat z budżetem obywatelskim, który przeszedł już sporo i w tej chwili ta dzisiejsza już jego formuła zupełnie nie przypomina tego, co działo się w roku 2012. 12 edycji to rzeczywiście sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że prawnie ten budżet jest dopiero w Polsce uregulowany od kilku lat, także na pewno Gorzów Wielkopolski jest przykładem jednego z tych miast, gdzie budżet obywatelski zawitał stosunkowo wcześnie. Jak przez te lata przebiegała ta transformacja i jak ten budżet wygląda obecnie? Ile procent z budżetu miasta jest na niego przeznaczane, kto bierze w nim udział, jakie projekty są najczęściej zgłaszane i co z frekwencją? Dobrze, no to ja myślę, że to, co wyróżnia Gorzowski Budżet Obywatelski, to jest to, że dokładamy wszelkich starań, żeby budżet obywatelski nie był takim procesem, w którym mieszkańcy i mieszkanki rywalizują ze sobą. To, co jest takie wyróżniające i to jest efekt pracy urzędników, urzędniczek i mieszkańców, mieszkanek nad tą procedurą, to jest etap spotkań dyskusyjnych. Właśnie już niedługo rozpoczynamy na etapie tej edycji spotkania, więc szykujemy się, nie możemy się doczekać tych spotkań. Dzięki spotkaniom dyskusyjnym mieszkańcy i mieszkanki mogą podjąć decyzję co do tego, jakie projekty poddadzą pod głosowanie i jakie projekty mają szansę uniknąć rywalizacji właśnie na takich spotkaniach. Prezentowane są przez wnioskodawców, wnioskodawczynie ich pomysły i dzięki spotkaniu spotkanie może zakończyć się tym, że pod głosowanie może zostać poddany pakiet lub jeden projekt, jedna rzecz. Dzięki temu w głosowaniu wystarczy w zasadzie jeden głos, żeby już wiedzieć, co będzie realizowane w przyszłym roku. No i też te spotkania na pewno dają szansę takim bezpośrednim rozmowom, dyskusjom na temat priorytetów w danym rejonie. Można oczywiście wyrazić swoje obawy co do projektu. Mogą te projekty być wycofane, więc tutaj to jest na pewno coś, co wyróżnia Gorzowski Budżet Obywatelski. Jeżeli chodzi o rodzaj projektów, no to myślę, że od lat tutaj dominują takie projekty infrastrukturalne, chociaż mamy tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o projekty związane z zielenią. W zeszłym roku było porówno projektów infrastrukturalnych, drogowych z takimi projektami zielonymi. W tym roku jest jednak dominacja infrastrukturalnych, ale to, co takie fajne i cieszące, to to, że nawet te projekty infrastrukturalne zawierają elementy zielone, więc jak na przykład mieszkańcy, mieszkanki zgłaszają parking, to często proszą, żeby między tymi miejscami parkingowymi sadzić drzewa na przykład. Jeśli mogłabym jeszcze uzupełnić, bo to na pewno ten taki deliberatywny, mocno rozdyskutowany model jest charakterystyczny dla naszego miasta i myślę, że wyróżnia się też pod tym względem na mapie budżetów obywatelskich w kraju właśnie to nasze rozwiązanie, ale też pytałaś o pieniądze po prostu, tak? Ile pieniędzy przeznaczamy i tutaj Gorzów też się wyróżnia pozytywnie. Mamy metodę wyliczenia kwot, definiujemy ją w ten sposób, że to jest 2% wykonanych dochodów planowanych wcześniej, a wykonanych w późniejszym czasie dochodów miasta. I to wygląda w ten sposób, jeśli chodzi o wartości kwotowe, że no, o dobre kilka milionów więcej dokładamy do puli budżetu obywatelskiego, niż wskazuje na to ustawa. Gdyby przyjąć ten wskaźnik właśnie, który wynika z ustawy, tutaj radni, tak, we współpracy też z prezydentem uzgodnili, że takie są możliwości budżetowe, możemy pozwolić sobie na większą kwotę dedykowaną właśnie temu narzędziu. Tak też jest i jeśli chodzi o edycję bieżącą, to mamy do dyspozycji 8 700 000 złotych. No i tutaj nie wiem, jak to wygląda w tym roku, ale zdaje się, że w ubiegłym roku miałam okazję czytać taki ranking, jak wyglądają miasta, budżety obywatelskie, kwoty przeznaczone na budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To w grupie miast na prawach powiatu Gorzów gdzieś tam plasował się w czołówce, nawet nie wiem, czy nie drugie, trzecie miejsce. Także myślę, że to też wyróżnia, no i też przede wszystkim daje mieszkańcom możliwość realizacji większej ilości zadań, no i już rozdysponowania bardzo takiej konkretnej kwoty. Mówicie o wielu tak naprawdę dobrych praktykach, bo rzeczywiście w takim razie, skoro tutaj ten budżet przekracza wymagane kwoty ustawowe, to jest taki ukłon w stronę mieszkańców i zachęcanie ich też do partycypacji i uczestnictwa tak naprawdę w codziennym życiu miasta. Jak na to odpowiadają mieszkańcy? Czy to się przekłada na liczbę składanych projektów, czy na frekwencję już podczas głosowania? To może to o liczbie projektów, może tak być, a ja o frekwencji. Tak, no ta liczba projektów, w tym roku miałyśmy ponad 150 projektów. Zawsze jest ponad 100, w tym roku zdaje się, że nieco mniej niż w ubiegłym i 2 lata wcześniej w tych edycjach. Jednak widzimy na pewno, że jakość projektów jest dużo lepsza, te projekty są przemyślane przez mieszkańców. Widzimy, że no w ogóle wydaje mi się, że osoby mieszkające w Gorzowie dosyć dobrze znają procedurę budżetu obywatelskiego, są z nią zaznajomione i to również widać na etapie jakości, w aspekcie jakości składanych wniosków. Są naprawdę fajnie przemyślane, mieszkańcy wiedzą, co składają, wiedzą, jakie są ich potrzeby. Odnosząc się do wątku frekwencji, no tutaj temat wymaga jednak dłuższego komentarza i tu się pokuszę o ten komentarz. Oczywiście mogę wprost odpowiedzieć, że rozmawiamy, jeśli chodzi o frekwencję osób uprawnionych do głosowania, to mówimy o, w zależności od roku i edycji możemy mówić tam o frekwencji na poziomie 7, 6, 4% osób uprawnionych do głosowania, tylko że te liczby nic nie mówią tak naprawdę. Dlaczego? To się wiąże z tym, o czym Iga mówiła wcześniej. Gorzowski model budżetu polega przede wszystkim na dyskusji. Mamy w tym roku już 12 takich rejonów, powiedzmy osiedli, w których te dyskusje są prowadzone. I jeśli chodzi o ramy prawne, w których poruszają się mieszkańcy na tych spotkaniach, to tak naprawdę mają 3 możliwości. Mogą już na spotkaniu zdecydować, które zadania idą do realizacji, wycofać całą resztę, która jakby przekracza dopuszczalną kwotę dla danego rejonu i wówczas nie ma mowy o głosowaniu. Głosowanie jest tylko formalnością. I teraz, jeżeli takich rejonów spośród 12 mamy 10, które osiągnęły takie porozumienie, to informacja, że frekwencja jest na poziomie 4%, bez tego kontekstu, o którym powiedziałam, niewiele nam mówi, prawda? Drugi scenariusz to jest taki, że na spotkaniach rejonowych część rejonów może osiągnąć porozumienie. Część może osiągnąć połowiczne porozumienie, które polega na tym, że łączą zadania w pakiety zadań i do kwot oczywiście, które mieszczą się w ramach tych maksymalnych wartości dla rejonu i wówczas rywalizują ze sobą pakiety i one zupełnie mają inną dynamikę głosowania. Jeśli na jeden pakiet głosują zwolennicy, osoby popierające 5 czy 4 różnych zadań, łączą się siły różnych wnioskodawców, środowisk, które popierają te zadania i zupełnie inaczej naprawdę wygląda ta dynamika, a jeszcze inaczej wyglądałoby to, chociaż nie mamy, odkąd mamy właśnie te spotkanie dyskusyjne, nie mamy takich doświadczeń, a jeszcze inaczej ta frekwencja wyglądałaby, gdyby żaden z rejonów nie osiągnął porozumienia i każde z zadań byłoby głosowane z osobna. Więc myślę, że wtedy byśmy rozmawiali o kilkudziesięcioprocentowej frekwencji, a w tej chwili no, ona tak się kształtuje, jest po prostu jakąś tam daną, którą gdzieś tam Excel nam wyrzuca. Natomiast no, nie można w naszym gorzowskim modelu wyciągać daleko idących wniosków na podstawie tego wskaźnika. Mówicie tak naprawdę o bardzo szerokich konsultacjach z mieszkańcami już na etapie składania tych projektów. Czy miasto jeszcze wcześniej jest tak naprawdę otwarte na mieszkańców i na projekty? Czy organizujecie różne formy wsparcia, na przykład podczas pisania tych projektów, jak czasami są w innych miastach, na przykład maratony pisania wniosków? Tak, jasne. U nas co rok również są maratony pisania wniosków. To jest taka fajna okazja, żeby osoby zainteresowane zgłoszeniem swojego pomysłu mogły spotkać się z osobami pracującymi w urzędzie, z branżystami, przekazać im pomysł, poprosić o pomoc na przykład przy wyborze działki, przy sporządzeniu kosztorysu, bo tutaj no, to zawsze trzeba we wniosku wskazać. W tym roku pierwszy raz zorganizowałyśmy dla osób, które wcześniej nie brały udziału w procedurze budżetu obywatelskiego, takie spotkanie informacyjne. Ono się cieszyło sporym zainteresowaniem. Kilka osób spośród uczestniczących w tym spotkaniu zdecydowało się na złożenie wniosku, również skorzystało z możliwości spotkania z branżystami na maratonie wniosków. Myślę, że jest duża szansa, że będziemy kontynuować te tradycje spotkań informacyjnych. Z takich jeszcze ciekawych form pomocy dla mieszkańców i mieszkanek, no to dzięki fajnej współpracy z Wydziałem Geodezji nasz geoportal jest bardzo otwarty dla mieszkańców. Mamy dedykowaną zakładkę budżet obywatelski, tam mieszkanki mogą sprawdzić na przykład czy działka, którą są zainteresowani jako lokalizacją projektu, czy jest miejska, czy nie miejska, czy są wobec tej działki plany. Mamy również w geoportalu wszystkie zadania, które zostały zrealizowane, zgłoszone, odrzucone, więc tutaj też można sprawdzić, jaki pomysł na przykład będzie realizowany w naszej bezpośredniej okolicy lub jest zgłoszony w naszym sąsiedztwie. I to myślę też jest ciekawe źródło informacji. No oczywiście na naszych stronach, na zakładkach dotyczących budżetu obywatelskiego również cała masa informacji, na przykład poprawnie wypełnione wnioski, filmiki, cennik miejski, jasne, filmiki instruktażowe, cała masa wsparcia. Chyba warto też wspomnieć o, ale to już na etapie chociażby głosowania, mobilne punkty wsparcia. Ciekawy temat, może byśmy się chwilę zatrzymały na tym. Jasne. Były naprawdę spore dyskusje nad tym, czy jeśli chodzi o etap głosowania, który mimo wszystko się odbywa, a w kategorii ogólnomiejskiej w tym gorzowskim budżecie, to głosowanie jest tutaj zawsze obowiązkowe. Te wcześniejsze scenariusze, o których mówiłam, dotyczyły rejonów i osiedli, więc jednak w pewnych obszarach to głosowanie odbywa się. No i były no, przez w sumie chyba dobre 2-3 lata pewne takie propozycje, żeby zastanowić się nad rezygnacją z głosowania w formie papierowej. I oczywiście z punktu widzenia nas, jako osób, które prowadzą ten proces, chyba nie muszę opowiadać o zaletach tego rozwiązania. Błyskawiczne ustalenie wyniku, automatyczna weryfikacja oddawanych głosów, więc no i przede wszystkim bardzo przyjazne środowisku rozwiązanie, prawda? Elektronicznie oddany głos, a nie karta papierowa. Natomiast otrzymałyśmy sygnały, że no nie każdy jest, że tak powiem, na tyle dobrze się czuje w obsłudze różnych urządzeń informatycznych, czy po prostu nie chce, nie może, nie potrafi korzystać. Powody mogą być różne, nie ma to teraz znaczenia. I postawiłyśmy na taką hybrydę, która z jednej strony pozwala dać jakąś odpowiedź i rozwiązanie dla tych osób, które nie chcą korzystać z tych narzędzi, a jednocześnie jednak odrzucić całkowicie ten papier. I tutaj powstały mobilne punkty wsparcia. Znaczy, w okresie głosowania takim mobilnym, stacjonarnym punktem jest oczywiście nasze biuro. Zawsze można do nas przyjść i z naszą pomocą oddać taki głos. Jesteśmy dostępne dla mieszkańców, jeśli chodzi o tę pomoc w okresie głosowania, ale już w samych rejonach organizujemy takie punkty w różnych takich uczęszczanych miejscach poszczególnych osiedli, w których te głosowania się odbywają przede wszystkim. Właśnie punkty, w których mieszkaniec może przyjść, może z pomocą pracownicy konkretnie, bo w sumie same dziewczyny obsługują te punkty, może oddać głos bezpośrednio na tablecie. W ten sposób udało nam się pogodzić właśnie te osoby, które gdzieś tam nie do końca właśnie są zainteresowane takimi elektronicznymi narzędziami, a tymi potrzebami, które my miałyśmy. Jest to w takim razie wejście naprzeciw cyfryzacji, ale nie zapominanie cały czas o osobach, które nie są na co dzień dobrze zaznajomione z siecią czy z komputerami. Jeszcze zatrzymuję Cię dosłownie na chwilę przy głosowaniu. Ile trwa takie głosowanie i jeśli mowa o tych punktach, to ile jest tych punktów w całym mieście? Może i o głosowaniu, a ty opowiesz o punktach. Samo głosowanie trwa zazwyczaj 10 do 14 dni, czasami ten kalendarz różnie się układa w ciągu roku, ale no raczej nie jest to mniej, chociaż jako ciekawostkę mogę podać, że odkąd mamy te głosy elektroniczne, mogę powiedzieć, że w ciągu pierwszego tygodnia tak naprawdę ważą się losy wyników. Ta mobilizacja jednak w głosowaniu w tych pierwszych dniach jest największa. Widać to bardzo mocno, bo obserwujemy dynamikę właśnie przyrostu tych głosów i ich rozkład na poszczególne zadania. Tak więc w mojej ocenie mogłoby to głosowanie trwać krócej, no niemniej myślę, że mieszkańcy chyba czują się spokojniejsi z tym dwutygodniowym terminem, że to nie jest jakieś tam 5-6 dni. No i też może nie mają takiego odbioru z wewnątrz, że jednak te najważniejsze głosy, te, które przesądzają później de facto o tym, co idzie do realizacji, to jednak to jest ten pierwszy tydzień decydujący. Tak, a jeżeli chodzi o liczbę punktów, to w pierwszym roku, kiedy wdrożyłyśmy ten pomysł mobilnych punktów wsparcia, no to starałyśmy się, żeby było ich jak najwięcej, więc w zasadzie no chyba było ich tyle samo, ile rejonów. Natomiast teraz, no tak jak mówiłyśmy, te losy zgłoszonych projektów zależą często w dużej mierze od przebiegu spotkania dyskusyjnego, no więc no w zeszłym roku na przykład rywalizowały w głosowaniu tylko 2 rejony. Pozostałe dogadały się, mieszkańcy wiedzieli, jakie projekty będą realizowane, wybrali pakiety lub pojedyncze zadania, więc no nie było sensu we wszystkich rejonach wystawiać tych mobilnych punktów wsparcia. No i taką zasadę w zasadzie też przyjmujemy. Czyli cały czas jest tu nacisk na mocne tak naprawdę zmiany i rozwój budżetu obywatelskiego pod to, jakie konkretnie mieszkańcy mają potrzeby. Dużo było już o tym, jak wygląda sama procedura, tylko trochę o tym, jakie projekty są zgłaszane, bo wspomniałeś między innymi o projektach infrastrukturalnych, które coraz częściej też są zielone i ekologiczne. Jakie tak naprawdę do tej pory były najciekawsze czy najważniejsze projekty, które zostały zrealizowane w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego w Gorzowie? To może ja powiem, nie wiem czy to tak mało obiektywnie, ale powiem o moich ulubieńcach. Jasne. Ja jestem z wykształcenia socjolożką i jak już pewnie trochę słychać, lubię takie klimaty zielone i ekologiczne, więc jeżeli chodzi o takie projekty, który w mojej opinii miał super wartość społeczną, to był projekt, który realizowany był w tym roku, w czerwcu, zdaje się, i to było Święto ulicy Słonecznej. Może bardziej niż o projekcie chciałabym może opowiedzieć o wnioskodawczyni, która ten projekt zgłosiła. Jasne. Myśmy w 2021 roku na Osiedlu Słonecznym, niezależnie od budżetu obywatelskiego, zrealizowaliśmy pierwszy park kieszonkowy w mieście i pani, która mieszkała na osiedlu, właśnie się pojawiła tam jako osoba, która włączyła się w sadzenie, włączyła się we wspólne prace. Nie tylko ona, ale ona była jedną z osób mieszkających na osiedlu, która właśnie wzięła czynny udział w pracach nad Parkiem Kieszonkowym. Tuż po tym dołączyła do Komitetu Rewitalizacji, jest przedstawicielką Osiedla Słonecznego, a jej kolejny krok to było właśnie złożenie projektu w budżecie obywatelskim. Ten projekt, zdaje się, był też omawiany na spotkaniach Komitetu Rewitalizacji, więc tutaj już miała jakieś wsparcie. Tak, tam się zrodził pomysł, potwierdzony. Tak, grupy Komitetu Rewitalizacji. No właśnie zgłosiła, ten projekt zdaje się był też wspólnie pisany z osobami z Komitetu Rewitalizacji i jej aktywność nie zakończyła się na etapie składania wniosku, a następnie udziału w spotkaniu dyskusyjnym, dlatego że wokół niej stworzyła się cała grupa osób, które bardzo aktywnie zaangażowały się w realizację tego święta. Mieszkańcy byli super zaangażowani w to, mimo że budżet obywatelski nie jest tym narzędziem partycypacji, które na etapie realizacji z góry zakłada zaangażowanie mieszkańców, ale tutaj można powiedzieć, że mieszkańcy trzymali rękę na pulsie, byli bardzo zaangażowani, również się zaangażowali w samą organizację tego święta, na przykład wystawili swoje rzeczy na targach, była wystawa malarska, były występy różnego rodzaju, więc tutaj dla mnie moje serduszko socjolożki bardzo, bardzo mocno biło do tego projektu. Świetna impreza i mam nadzieję, że będzie więcej takich integracyjnych, angażujących projektów zgłaszanych do naszego budżetu obywatelskiego. Natomiast przechodzę do tego projektu takiego ekologiczno też nawiązującego do zrównoważonej mobilności. To był projekt zgłoszony do kategorii ogólnomiejskiej, który naprawdę miał taki fajny charakter ogólnomiejski. I to był projekt Gorzów dla pszczół, kwiaty dla pasażerów. I on zakładał, że na przystankach w mieście będą wystawione stoiska obsługiwane przez urzędników, przez firmę, która to realizowała to zadanie. I mieszkańcy korzystający z komunikacji publicznej mogli otrzymać sadzonkę rośliny miododajnej. Następnie zabierali ją do domu, sadzili, też byli proszeni o to, żeby wysłać fotkę tej rośliny i powstała taka fajna mapa, gdzie te roślinki dotarły, więc tutaj to mój drugi ulubiony projekt. Jeśli chodzi o mój ogląd, to tutaj ja ulubieńców szczerze przyznam swoich nie mam. Tutaj serce socjolożki, a tutaj moje analityczne serce z kolei chciałoby się podzielić takim spostrzeżeniem, że o ile faktycznie tych ulubieńców może nie mam, choć są takie zadania, które mi się może są mi bliższe, to jednak to, co cieszy, to, co obserwuję, to, że faktycznie od ubiegłego roku mamy spory wzrost, utrzymuje się taki trend, jeśli chodzi o coraz większą ilość projektów, my ich nazywamy w skrócie zielonych, chodzi to o różnego rodzaju nasadzenia drzew, urządzanie trawników, rekultywację zniszczonych trawników, więc takich projektów zielonych nie chcę mówić, że ekologicznych, po prostu zielonych, tak? I to jest fajne, to gdzieś tam stanowi ciekawe jakieś rozróżnienie w stosunku do tej twardej infrastruktury, dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, które też są bardzo potrzebne, tak? Ale widać powoli te zmiany, no i też odkąd wprowadziliśmy do uchwały możliwość zgłaszania projektów miękkich, bardzo to tak trochę, znaczy bardzo ociężale to idzie, muszę przyznać, ale jednak tendencja jest rosnąca i pojawiają się właśnie projekty miękkie, czyli takie, które nie polegają na wykonaniu właśnie takiej twardej infrastruktury, nie są remontem, jakąś przebudową, to są różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne. Różna bywa jakość tych wniosków, natomiast cieszę, że w ogóle jest coraz więcej inicjatyw w tym obszarze, pojawiają się jakieś wnioski, mocno nad nimi trzeba popracować. Jako ciekawostkę powiem, że uważam je za dużo trudniejsze w realizacji niż zadania inwestycyjne. No i co, to chyba tyle, jeśli chodzi o typy zgłaszanych zadań. Myślę, że z czasem będzie się jeszcze pogłębiać ten trend, ponieważ to jest moja opinia, można się z nią nie zgodzić, że jednak trzeba pamiętać, że zadania realizowane z budżetu obywatelskiego, one muszą być realizowane na terenach należących do miasta i w terenach mocno zurbanizowanych. Na terenie osiedli mieszkaniowych często grunty należą do spółdzielni mieszkaniowych albo są to tereny deweloperskie. Bardzo często miasto tam nie ma możliwości realizacji zadań i to są te rejony, które jako pierwsze, myślę, zaczną z czasem jakby poniekąd pogodzą się z tym, że pewnych infrastrukturalnych rzeczy nie zrobią, ale będą coraz bardziej dostrzegać ten potencjał właśnie miękki, może integracyjny, społeczny tego narzędzia i będą z tego korzystać. Jeszcze może z takich ciekawych projektów, to od 2 lat mamy taką modę na kosmos, ponieważ mamy jednego wnioskodawcy, który zdaje się darzy dużą miłością swoje miasto, Gorzów Wielkopolski. No i tutaj zgłasza interesujące projekty polegające na tworzeniu murali, które mają być widoczne z kosmosu. No i super promocja miasta, bardzo ciekawy pomysł, ale niestety no my jako miasto nie mamy możliwości weryfikacji, oceny technicznej, jakby ten projekt zweryfikować, więc no mimo, że projekt interesujący i taki, można by było powiedzieć, wartościowe, no to i tak niestety nie do końca możemy to zrobić, więc tutaj również ciekawe projekty są zgłaszane, ale nie mogą być realizowane. O. No i tutaj jakby z kolei znowu moje analityczne serce się odpala, bo ten projekt, ale też kilka innych, które właśnie z przyczyn takich formalnych, proceduralnych nie stanowią zadania własnego miasta, tak, nie mogą być realizowane, są grunty miejskie, bądź jakiś szereg innych takich formalnych uwarunkowań sprawia, że nie mogą być realizowane. To oprócz tego takiego aspektu wykonawczego, angażującego mieszkańców, tak? To, o czym dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, budżet obywatelski ma ogromny walor edukacyjny. Mieszkańcy, ja bym była daleka od romantyzowania budżetu obywatelskiego, że to jest takie fajne, lekkie, miłe i przyjemne narzędzie w rękach mieszkańców. Jest wymagające, przynajmniej w formule gorzowskiej, jest mocno angażujące. Nie można wrzucić pomysłu do skrzynki i uciec. Jest się w tym procesie od stycznia w zasadzie aż do ewaluacji na jesieni, poprzez taki dosyć trudny dla wnioskodawców okres spotkań rejonowych. To naprawdę jest bardzo wymagające. Kto ma ochotę zobaczyć, jak to wygląda, zapraszamy do Gorzowa. To są naprawdę często bardzo emocjonujące spotkania. Jest tam dużo energii, emocji i no, trzeba wybrać po prostu najważniejsze rzeczy przy ograniczonych zasobach. Ale zgubiłam wątek, bo mówiłam... Mówiłaś o tym, że nie wszystko jest w katalogu zadań własnych. A tak, o tym walorze edukacyjnym wspominałam, więc właśnie to są też te okazje, te spotkania z mieszkańcami. Ten moment, kiedy mieszkaniec dostaje może złą wiadomość, że to zadanie nie będzie zrealizowane, ale dowiaduje się dlaczego, tak? Że gmina nie realizuje wszystkiego, że są pewne przepisy, które jakby ograniczają czy definiują zadania miasta. Jak to wygląda też, jeśli chodzi o dyscyplinę finansów, tak? Że też można zauważyć, i to nie tylko chyba w zasadzie od początku, że bardzo często, jeśli chodzi o zadania miękkie, często to narzędzie jest mylone z z dotacjami dla organizacji pozarządowych udzielanych na gruncie właśnie ustawy o pożytku i wolontariacie. I też to tłumaczymy, tak, że tu mamy tryby konkurencyjne, to nie jest system dotacyjny. No i jakby też dostrzegam ten właśnie aspekt edukacyjny. My uczymy się współpracy z mieszkańcami, tak, mieszkańcy z kolei uczą się też samorządu, tego jak funkcjonuje. Tak, do tych zadań miękkich chciałam jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę raporty, które powstają i badają budżety obywatelskie w całej Polsce, wskazują na to, że po pandemii, która była tym momentem w wielu miastach, nawet w których te zadania miękkie były wcześniej realizowane, takim etapem wstrzymania też z powodów oczywistych, tak w tym momencie tych zadań miękkich jest z powrotem coraz więcej albo po prostu coraz więcej w gminach, w których nie do końca one wcześniej były realizowane, także też z chęcią będę obserwowała, jak rozwija się to w Gorzowie. No i właśnie bardzo dużo jest tutaj o rozwoju budżetu obywatelskiego w ciągu tak naprawdę kilkunastu edycji. Czy jeszcze dostrzegacie jakieś wyraźne zmiany czy tendencje w budżecie obywatelskim? Może o wyzwaniach bardziej, co? Bo zmiany to na naszych spotkaniach ewaluacyjnych co rok są propozycje zmian i w zasadzie procedura jest taka, powiedziałabym, zmienna dosyć, bo mieszkańcy... Żyjące, ciągle żyją, tak? Tak, mają duży wpływ na zapisy uchwały, na to, jak ta procedura wygląda. No w moim poczuciu na pewno wyzwaniem będzie zachęcenie do udziału w budżecie obywatelskim młodych ludzi. Młodzieży tutaj no, podejmujemy różne wysiłki, jednak cały czas jest to wyzwanie na pewno nie tylko u nas zaangażowanie młodzieży. Nawet, ale młodych ludzi też mam na myśli no, w zasadzie 30-35-latków, nie? Na pewno jakimś wyzwaniem ciągle jest dążenie do poprawy jakości tych wniosków, co bezpośrednio się przekłada też na taką satysfakcję mieszkańców z tej współpracy z nami, bo tutaj wszelkie niedociągnięcia interpretowane przez urząd nawet nie, że w sposób złośliwy, tylko po prostu wprost jako wniosku, tak, treść wniosku, który jest rozpatrywany, czasami nie idzie w parze w tym, co miał na myśli wnioskodawca, więc tutaj praca nad precyzyjnymi wnioskami, nad poprawą ich jakości, też coraz lepsze, no to już taka jest naprawdę kuchnia i zaplecze, ale bardzo istotna, mało się o tym mówi, jak ważne jest i jakim sporym naprawdę wyzwaniem jest prawidłowe kosztorysowanie tych zadań. Mało się o tym mówi, mało się o tym rozmawia, a realia są takie, że w styczniu tego roku zapraszaliśmy mieszkańców do składania wniosków. Raz mieszkańcy są poproszeni o taki wstępny kosztorys, później branżyści to wyceniają, ale rozmawiamy ciągle o styczniu, a zadania realizowane są w roku kolejnym, co w obecnej sytuacji gospodarczej przy tej trudnej do przewidzenia inflacji, a jeśli możliwej do przewidzenia, to raczej w mało optymistycznym kierunku, powoduje, że jest to naprawdę gigantyczne wyzwanie, może nie dla mieszkańców, ale z punktu widzenia tutaj gospodarza tego procesu jest to naprawdę spore wyzwanie, jak to wszystko zabezpieczyć w uchwale budżetowej, żeby rok później, a czasami nawet półtorej roku później ogłosić przetarg i zrealizować to w tych pieniądzach, tak żeby te środki były zabezpieczone. Więc to jest takie tutaj nasze wyzwanie z kolei takie wewnątrz. Czyli z pewnością jeszcze czeka sporo zmian budżet obywatelski ze względu na to, że same mówicie o szeregu wyzwań, a czy poza tym budżetem obywatelskim, o którym tak naprawdę cały czas rozmawiamy, w Gorzowie Wielkopolskim są jakieś inne formy partycypacji obywatelskiej, w jaki sposób mieszkańcy wykorzystują demokrację bezpośrednią i tak naprawdę współuczestniczą w decydowaniu o mieście? No na pewno warto się pochwalić naszym programem zielonych mikrograntów. To jest taki program, w ramach którego grupy sąsiedzkie mogą uzyskać wsparcie rzeczowe o wartości do 1000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w swojej najbliższej okolicy. Ten program, mimo że no mogłoby się wydawać, że 1000 zł to nie jest jakaś kwota zwalająca z nóg, no to pula przeznaczona na każdą edycję tych naszych mikrograntów w zasadzie bardzo szybko się wyczerpuje, cieszy się to ogromną popularnością. No i myślę, że to jest wspaniały wkład mieszkańców, którzy być może już mają jakiś przedogródek, a być może chcą zacząć dbać o najbliższą okolicę, że to jest wspaniała okazja do właśnie współudziału w tym, jak wygląda nasze wspólne otoczenie. Tak, bardzo fajne narzędzie. Z jednej strony faktycznie w takiej mikroskali wspiera takie właśnie ekologiczne rozwiązania w większej skali też realizowane przez miasto, czyli jakieś tworzenie powierzchni biologicznie czynnych i tak dalej, bo te mikrogranty na to są przeznaczane, a z drugiej strony no jest przez to, że muszą wnioskować i opiekować, realizować ten projekt grupy sąsiedzkie, ma to mocno też taki integracyjny wymiar. W Gorzowie też pewne sukcesy odnosimy przynajmniej z roku na rok coraz większe na gruncie realizacji inicjatyw lokalnych. No i tutaj o samej inicjatywie może nie ma co opowiadać. Tutaj, jeśli chodzi o zgłaszane projekty, to tutaj podobnie jak w budżecie królują zadania przede wszystkim o charakterze takim infrastrukturalnym, przede wszystkim drogi. I tutaj bardzo ciekawa rzecz miała miejsce u nas w urzędzie, no, ciekawa z mojego punktu widzenia, mam nadzieję, że dla Igi też chyba była ciekawa, mam nadzieję, że Ciebie też to zainteresuje, a mianowicie fajny montaż powstał, nie miałam z tym do czynienia nigdy wcześniej. Mieszkańcy w procedurze budżetu obywatelskiego złożyli wniosek na realizację drogi, ale w takim standardzie jakiejś podbudowy, kruszywa, żeby tylko móc przejechać. Tam rzeczywiście była dosyć taka trudna droga gruntowa i złożyli to jakby w takich parametrach tę drogę we wniosku opisali, aby zmieścić się właśnie w tych kryteriach maksymalnych wartości projektu, ponieważ taka droga super standard, ona by była, po prostu przekraczałaby dopuszczalną wartość. Tak też zrobili, ale co się wydarzyło potem? Kiedy się okazało, że to zadanie wygrało, to zadanie będzie realizowane, mieszkańcy złożyli wniosek o realizację inicjatywy lokalnej i w ramach tej inicjatywy wspólnie z miastem, partycypując finansowo i to w no, niemałym stopniu, bo to jest, rozkłada się na około 50% finansowo miasto, finansowo mieszkańcy, realizują właśnie już resztę tych robót związanych z drogą, a więc doszło do takiego montażu dwóch narzędzi, budżetu i inicjatywy lokalnej. Ciekawa rzecz, zobaczymy, czy się przyjmie i będzie jakąś może częstszą praktyką, co czas pokaże. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę i podania szeregu tak naprawdę bardzo inspirujących narzędzi, zwłaszcza jeśli chodzi o ten budżet obywatelski. Myślę, że wiele miast, gmin może czerpać z doświadczenia Gorzowa Wielkopolskiego, bo to też jest jeden z tych starszych budżetów obywatelskich i cały czas, tak jak tutaj słyszymy, się rozwija. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i fantastycznie mi było Was gościć na kanale lub bezpośrednio. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.